każdy, kto pisał pod poprzednim filmem, że więcej odcinków z rowerowni, to będzie dzisiaj zadowolone. Siemaneczko, ja jestem Dietowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. Dzisiaj będziemy robić zmianę w moim rowerze Dartmoor Thunderbird. I co będziemy zmieniać, jak, po co i dlaczego, to wszystko Tobie opowiem. Ale najpierw obczajcie kilka przebitek z wyjazdu w góry na tym rowerze. By złożyć ten rower, musiałem kilka części buchnąć z tego roweru. Jest to mój drugi rower Enduro Dartmoor Blackbird. I z tego roweru wziąłem korby, łańcuch, kasetę. I część z tych części teraz wylatuje. I wlecą części, które finalnie zostaną w tym rowerze na dłużej. Zaczniemy od kasety. W moim rowerze Slopeduro, jak i w mojej Slopestyle'ówce, bardzo lubię to, że napęd jest prosty. Tutaj mam kasetę 12-rzędową z długim wózkiem. I to wszystko bardzo dużo waży. I różnica między single speedem a właśnie tak dużą kasetą wagowa jest ogromna. A jako, że tym rowerem nie planuję podjeżdżać, to wyrzucam kasetę. Wyrzucam łańcuch, bo łańcuch wróci do roweru, który widzieliście. Wróci też korba. Mam taką samą, tylko nową, to tutaj wrzucę sobie nową. Pedały zostają. Lecimy dalej. Zatrzymujemy się przy damperze i damper zostaje. Jestem bardzo zadowolony z jego pracy. Nie spodziewałem się, powiem Wam szczerze, po takiej prostej sprężynie, po prostym damperku od X-Fusion, że będzie to ogarniać. Moim zdaniem to ogarnia. Zobaczymy dłużej podczas testu sezonowego, ale zmieni się tutaj sprężyna. Oryginalnie jest 400. Chodzi o grubość tej sprężyny. Zmienię ją na 550. Już do mnie taka sprężyna idzie. Pozdro Piotrek, dzięki za ogarnięcie tego tematu. Także to będziemy mocować. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy nagram osobny odcinek. A dlaczego uważam, że nagranie osobnego odcinka na temat sprężyn jest sensowne? Ponieważ sam musiałem naprawdę srogo porozkminiać, jak dobrać sprężynę do tego roweru, do tego konkretnego dampera. I Google tutaj za dużo nie podpowiada, dlatego trzeba szukać w nieco innych źródłach, trzeba podpytać znajomych, ziomeczków i tak dalej. I dlatego nagram Wam to i skompensuję Wam to w jeden odcinek, że obejrzycie i będziecie wiedzieli, jaką sprężynę wybrać do Waszego roweru. No, to już wkrótce. Lecimy dalej. Siodło od Chromaga zostaje. Wylatuje sztyca na myk-myka. W to miejsce wlatuje prosta, zwykła sztyca. Bo tak jak wspominałem, ten rower i tak nie będzie podjeżdżać, więc mocowanie tutaj myk-myka to jest dodatkowa waga, którą trzeba zrzucić, ponieważ ten rower w takim setupie waży sporo. Nie ważyłem go, więc nie podam Wam dokładnie, ile waży. Downhillowe opony są ciężkie, downhillowe obręcze, tutaj są shieldy zarówno z tyłu, jak i z przodu. Cała rama jest też masywna, ze stalową sprężyną, z damperem. To wszystko tutaj naprawdę waży dosyć dużo i dokładanie takich komponentów jak sztyca na myk-myka, czy właśnie wielka kaseta jeszcze mocniej podbija tą wagę i zależy mi na tym, żeby tą wagę właśnie zbić. Lecimy dalej. Z przodu 170 mm skoku mam. Docelowo będę chciał zrobić 180 mm skoku, ale to nie w tym miesiącu, nie w tym odcinku. Lecimy dalej. Docelowo zmienię również hamulce, bo te muszą wrócić do drugiego roweru. Są to czterotłoczkowe deorki. Jeżeli jesteśmy przy kokpicie, to możecie zwrócić uwagę, że nie jestem w tym momencie w stanie zrobić bar spina. Moja kierownica jest strasznie, strasznie długa. Z barendami ma ponad 800 mm. No. Z barendami tutaj okolice 810 mm, to naprawdę sporo jak na kierownicę. I docelowo, jak już dojdą mi nowe hamulce, czyli to nie będzie dzisiaj, to nie będzie za tydzień, to będę wracać do bar spin moda. Brakuje mi jednak bar spinu w takim dużym rowerze. Tutaj Bartek Pietras pokazał, że na tym rowerze można naprawdę solidnie namieszać i bar spinów, i tailwhipów, więc
nie będę tutaj rezygnować z tej możliwości. Jeżeli chodzi o zmiany, to by było na tyle. Zabieramy się teraz za rozbieranie i ogarnianie sprzętu. I powiem tobie, że lubię odcinki takie jak ten. Lubię w rowerze coś podmienić, coś pokombinować, dostosować ten rower jak najbardziej do moich potrzeb. Z jednej strony można spojrzeć, że jest tutaj wszystko, czego potrzeba, czyli jest myk, jest duża kaseta 12. Można tym rowerem jechać naprawdę w bardzo uniwersalne miejsca, pośmigać enduro, pośmigać na hopach i tak dalej. Ale konkretnie dla mnie, dla mojej charakterystyki jazdy, w jakim terenie, na jakich hopach, na jakich przeszkodach i jakie sztuczki będę robić, warunkuje to, że muszę w tym rowerze troszeczkę pozmieniać. Niektórzy powiedzą, że troszeczkę ten rower upośledzić, bo zamocuję tutaj singla, a przecież single to jest, nie wiem, jakiś wynalazek dla jeeperów. I właśnie dlatego go zamocuję, bo wsiadając na ten rower poczuwam się, jakbym takim jeeperem był. Koniec gadania, zabieramy się za robotę. Ta korba miała trafić do mojego 2-6 playera, żeby był zbudowany taki właśnie frameset razem z korbą, żeby mi się bardzo łatwo przekładało amortyzator, całą resztę to jest 10-15 minut roboty, ale na ten moment do tego roweru nie wraca, mimo że to była najlepsza sztywna rama, na której śmigałem i skleiłem na niej masę nowych sztuczek, to po złożeniu Shine'a powiem wam szczerze, że nie tęsknię za sztywniakiem. Mam właśnie tak dużą zajawę jeździć na fullu, że serio nie tęsknię za sztywniakiem i w najbliższym czasie się na sztywniaka nie przekładam. Możliwe, że za jakiś czas zmienię zdanie, bo lubię zmieniać zdania i jestem zdania, że głupiec nigdy nie zmienia zdania, no bo bez sensu jest całe życie mieć takie same zdanie i non stop upierać się przy tym samym. I a propos tego, ziomeczek mnie się zapytał, czy zmienię kiedyś korby Shimano na SRAMa, bo cały czas mam te Shimano. I powiem wam szczerze, że zmieniłbym, chętnie bym wytestował, jeżeli w jakimś rowerze miałbym takie korby, to nie zmieniłbym ich na Shimano, nie o to chodzi, tylko po prostu tak z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca mi się tego teraz robić, bo te korby kupiłem z supportem chyba za 300, no to takiego setupa z korby plus support nie dostałbym ze SRAMa za 300, a wiem, że te najtańsze NX-y, no to one potrafią się giąć niestety, to bym musiał zainwestować w GX-a, no to tam 300 to by nawet chyba na samą korbę nie wystarczyły, więc ekonomicznie zostaję przy Shimanochach, bo mam klucz do supportu, który pasuje do Shimanochów i też w razie czego, gdybym tą korbę połamał, bo ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest taka korba do hardkorowego nawalania, jakie będzie na tym rowerze uskuteczniane, to nawet jeżeli ją na tripie połamie, to jestem w stanie uratować ten wyjazd, podmieniając tą korbę z dirtówką, bo zgadzają się standardy, zgadzają się supporty, a podmieniając w jednym rowerze na SRAMa, musiałbym podmienić wtedy na wszystkich, żeby móc to między sobą wymieniać. No to tutaj już się koszty robią w 1000 zł, więc na ten moment nie planuję, a przyszłość zweryfikuję. Na co dzień moich podopiecznych matmy uczę, to muszę mieć wszystko wyliczone, nie? I do tej maszyny, mimo że mam zębatkę w Narrow Wide, to będę stosować napinacz. Ten napinacz leżał u mnie naprawdę długo i wiedziałem, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że będę składać prawdziwą freeride'ówę i właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień. Się trzeba będzie podkładkami odsunąć trochę od tej ramy. Dobra, przykombinuję i pokażę wam, jak to będzie wyglądać finalnie. Standardowo przy napędzie nie wszystko poszło po mojej myśli. Planowałem założyć tutaj wyczyszczony, przygotowany łańcuch 10 na
od KMC, ale podczas montażu wyszło, że łańcuch 10 od KMC nie pasuje do zębatki Narrow White od Shimano i ten łańcuch nie chciał się zazębić, więc musiałem odkopać jakiś inny łańcuch Shimano, który jest tutaj tylko tymczasowo. Natomiast żeby napinacz funkcjonował z tą ramą, musiałem dołożyć po dwie małe podkładki pod napinacz oraz jedną podkładkę pod suport z tej strony, ale efekt jest taki, że działa. Z takich plusów ta roleczka na dole, jak sama nazwa wskazuje, napina ten łańcuch. Łańcuch jest bardziej napięty, czyli korba obraca się wolniej. Myślę, że będzie to plusem przy robieniu jakichś sztuczek bez nóg, typu na przykład Superman czy No Foot Ken. No i może kiedyś Tailwhip, ale nie wiem, czy dam radę. Chociaż tak sobie myślę, na Slopeduro się dało, to dlaczego nie ma dać rady na tym rowerze? No, zobaczymy. Przymierzam się do skrócenia kierownicy i będę ją skracać po przemyśleniu na 760 mm, bo dochodzi jeszcze barend, czyli finalnie wyjdzie 770, jak na rower typowo freeride'owy, myślę, że jest to spoko. I zawsze jak skracam kierownicę, to przypomina mi się pewien ziomal, który skrócił kierownicę tylko z jednej strony. W sensie chciał skrócić kierownicę o 3 cm i skrócił, tylko że nie przemyślał tego, że jeszcze trzeba te same 3 cm uciąć z drugiej strony i łącznie skrócił o 6 centów. A znajomy też z YouTube'a, ale nie będę mu tego robić. Chociaż możecie pisać w komentarzu, kogo obstawiacie. I to by było na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku z upgrade'u mojego roweru freeride'owego. Mam nadzieję, że zmiany przyczynią się do tego, że na rowerze będzie mi się śmigać jeszcze lepiej, będę ładować jeszcze większe hopy i jeszcze lepsze sztuczki. Jeżeli trzymasz za to kciuki, to koniecznie zostaw łapę w górę pod tym filmem, napisz coś miłego w komentarzu, bo to właśnie dzięki waszym komentarzom ten kanał się rozwija i twoje ciepłe słowo w komentarzu sprawia, że chce mi się te filmy tworzyć, bo robię je nie tylko dla siebie, ale również dla was. Także nie przedłużając, widzimy się już wkrótce. Z fartem! I pewnie niektórzy z was się zastanawiają, dlaczego skróciłem kierownicę tak mocno. Kurczę, a ja wam odpowiem, że jeżeli to siodełko zostawię, tego chromada, to będę musiał skrócić jeszcze mocniej, bo nadal haczy o siodełko, kierownica. Chyba, że dałbym wyżej siodełko, ale to jeszcze muszę przekminić. No, na spokojnie. To wszystko ma czas. I czekam na tę sprężynę. Sprężyna załatwi naprawdę temat. Bo 400 jest taka miękka. Dobra, idę na kolację. Elo!